plasterek, bez pestek. Bez pestek. No i teraz... Cześć, to Zabawa Zabiesza. Dzisiaj w programie będą karty Lego Ninjago Mistrzowie z Pinjitsu. Tak, dwie saszetki i będziemy grali w karty. Tak, bo już masz na tyle dużo kart, za chwilę tak, to zobaczycie. Za chwilę zobaczycie. Że możemy spokojnie sobie zagrać w tę grę karcianą. I to będzie challenge, bo ten kto przegra, ten zjada co? Cytrynę. Zasady macie... W grze LEGO Ninjago Trading Cards Game najważniejsza jest akcja. Pokonaj przeciwnika z pomocą swoich sojuszników, dobrych i złych bohaterów ze świata LEGO Ninjago. Odpowiednia strategia i odrobina szczęścia pozwolą ci przejąć karty rywala, a z jego bohaterów uczynić swoich sprzymierzeńców. W opisie, tak? Cały film macie w opisie link. I czas teraz na unboxing. Potem pokażemy wam, co już mamy. I na koniec będziemy grali. Udało się. W każdej saszetce ile mamy kart? 5. No to pokażę po kolei. Pierwsza. To nie jest postać, tylko jest to karta akcji. Ultra Acronix. Zobaczcie, jaka piękna, zobaczcie, jak się błyszczy. Słuchajcie, to nigdy nie jest tak, że widać dobrze te karty w kamerze na filmie. Zawsze w rzeczywistości one lepiej wyglądają. No ale bardzo fajnie. Dobra, następną prosimy. To już karta zwykła. Tego kolesia chyba mamy. Tak. Mamy go. Zamaskowanego Kaja. Czyli jest to powtórka. Ok. Tego Agora też mam powtórkę, to też jest powtórka. I to też jest powtórka? No, sporo już ich ma. Tylko dwie. No dobra, no to mamy 5 i następna saszetka. Do każdej talii dostajecie oczywiście zasady gry, które są bardzo proste. Część układanki. A właśnie, bo tego nie powiedzieliśmy, ale są również poza kartami pojazdy, są jeszcze karty puzzle. I to jest część właśnie do tych kart i tutaj z tyłu macie jakąś adnotację. Dzień dobry, jestem pan komisarz. To nie jest powtórka. Mega Call. No też nie wiem, czy to widać, ale taki jest jakiś marmurowy, ale błyszczący. Okej. Okay. No i tu Call Action. Okej. Okay. I ostatnia. Tam dodam. Pogromca skał, pojazd. No właśnie na planszy tutaj mamy pojazdy. Umieszczamy właśnie takie rzeczy. Tutaj mamy też pojazdy wyszczególnione. Nie będziemy wam za dużo zdradzać. Jeszcze przed rozgrywką pokażemy wam, co Eusebiusz do tej pory uzbierał. Pierwsza strona. Mówiłem, że mam Kaja. No dobra, dawaj. Ja będę przekładał. Tu macie cały listing, jak zawsze, co jest potrzebne. Dobra, zobaczmy co tutaj. Widzę, że masz wszystko w kolejności poukładane, tak? Czyli widać dokładnie ile Eusebiuszowi jeszcze brakuje. Tu ma prawie całą stronę. O, tu mamy fragment układanki, widzicie? Brakuje 5 elementów. No dobrze, no i to jest wszystko. Czas na zagranie w grę. Zanim rozpoczniesz grę, każdy gracz musi zgromadzić własną talię złożoną z co najmniej 20 kart. Może w niej mieć zarówno bohaterów dobrych, jak i złych. Numery kart w jednej talii nie mogą się powtarzać. O, teraz będziemy grali. Tak, teraz będziemy grali. Tak, mamy widownię. Tak, zasady są w opisie, bo już mówiliśmy wcześniej. Tak, my będziemy grali na bieżąco, to zobaczycie, jak się gra. Tak. Ale pełne zasady macie w filmie, o którym wspominaliśmy. I my gramy w tą prostszą wersję, w wersję podstawową. Nie korzystamy tak z pól
pojazdów i dodatków. Gramy 3 razy i przez te 3 razy ktoś musi z nas wygrać. I gramy, tak? Ja szybko przetasuję. I ja mam już 20. Józef już ma też już 20. Kładziemy na początku tutaj 4 karty. Tak naprawdę 3. Ale... Dobieramy 3, ale tak naprawdę 4 można dobrać, tak jak to macie w zasadach. Dobieramy, czyli bierzemy pierwsze 4 karty. O kurcze, o kurcze. Zobaczcie, jak mi się trafiło. No nie wiem, czy Eusebiusz to przetrwa. Eusebiusz zaczyna w ogóle, bo jest młodszy. Wykłada sobie kartę. Pamiętajcie, chodzi o to, żeby zająć całą arenę. Znaczy nie całą, tylko jak najwięcej areny, tak? Im więcej będzie pól waszych zajętych przez waszych sojuszników, wtedy wygrywacie. I kładziemy. Eusebiusz kładzie kartę. Zwróćcie uwagę, jak kładzie. Położył w ten sposób, żeby najsłabsza wartość była zakryta ścianą, tak? Żeby tu nie było możliwości położenia wroga, tak. Jeżeli ktoś położy tu, no to musi mieć ataku więcej niż 103, jeżeli ktoś czyli położy... Czyli może być na przykład 104. Tak, a jeżeli tutaj, no to musi mieć więcej niż 94, żeby wygrać. Inaczej przegra. Albo 74. I jeszcze co ciekawe, jeżeli położy kartę z wartością taką samą jak tutaj, jest, to ten, kto położył kartę, ten i tak wygrywa. Tak? Dokładnie. Ty, mając teraz już, wykonałeś ruch, możesz sobie jedną kartę odłożyć do kart zużytych i pobrać sobie świeżą kartę nową. Zobaczcie, u mnie to tak wygląda. Więc już widzimy, że mogę wygrać z kartą Eusebiusza. Na przykład kładąc tą kartę. Tiu, tiu, tiu. Ale nie robię tego, tak? Mocą i tutaj. Mogę wygrać. A nie, źle mówię, bo jak kładę kartę tak, czyli tak bym przegrał. Więc jak mogę z nim wygrać? Powiedzcie sami. W żaden sposób nie mogę z nim wygrać. Tu ma wartość 77, a tu jest 94. Tu ma 56, 74. Więc w żaden sposób nie mogę, bo to jest 103, to jest 4. Mimo, że tak dobrą kartę mam, to z tą kartą Eusebiusza nie mogę wygrać, bo zasłonił najsłabszy punkt. Wybieram sobie kartę tę i nie decyduję się na walkę. Nie decyduję się na walkę, chociaż mógłbym wygrać tutaj kładąc kartę. A ja po prostu zajmuję to pole, zasłaniając sobie najsłabszą stronę. Tak? I tu mam 89, 72, 105 aż. Eusebiusz decyduje się na walkę i wygrywa. Czyli kładę do siebie. Kładzie do siebie. To jest moja. I zajął, w tej chwili ma zajęte 3 pola, a ja żadnego. Teraz jest mój ruch. Już widzę, co zrobię chyba. Mam tutaj kolegę. I kolega będzie toczył bój z tą kartą. Nie. Dlaczego? No tak, dobra. Tak, i wygrywa. Mam w tej chwili, jest 2-2. I teraz Eusebiusz musi wykonać ruch. Decyduję się na walkę, z tym zawalczę. Wygrywam o 1 punkt. O 1 punkt tylko, tak jest. Ale jest moja. Dobrze. Tak średnio, że mogę cokolwiek zrobić. No dobra, to słuchajcie, no to w takim razie ja nie decyduję się na walkę, ale zajmuję pole. To teraz którym, prawda? Kładę tą, zobaczymy, co się wydarzy. Może Eusebiusz akurat w tę stronę 65. Nie będzie... 65. No właśnie, tak też myślałem. Już widzimy, że jest ciężko. Ja pobieram sobie kartę stali, bo tego nie zrobiłem wcześniej. Na szczęście coś tutaj mam dobrego. Mogę tylko próbować... Nic nie mogę zrobić. Przegrywam. 95, tu jest wartość. Tu jest wartość 94. A tu jest wartość 103. Zobaczcie, jak Eusebiusz tutaj dobrze wszystko rozegrał. Dobrze, także no, nie mam co się zastanawiać. Wykładam kartę. Eusebiusz ją sobie przekierowuje. I teraz ruch Eusebiusza ostatni. No, ja zrobię cokolwiek. Cokolwiek może zrobić dokładnie, tak? Jasno widać, że tylko jedna karta jest moja. Czyli jest 8-1 dla Eusebiusza. Gratuluję. Gratuluję przegranej. Wygrałeś bitwę, ale wojna jeszcze przed nami. Także kontynuujemy, zbieramy karty, tasujemy.
Mamy po 20 kart. Ja już biorę 400. Eusebiusz znowu zaczyna. I teraz ja. Nie pojedynkujemy się. Mogę którąś z tych wymienić. Ale na razie nie decyduję się na wymianę. No dobrze, Eusebiusz taki manewr wybrał. Obstawił się z dwóch stron. Nie wiem, czy to jest dobrze. Nie wiem. Czas chyba na jakąś walkę. Dobra, walka. Cisz. Wygrana. Cisz. Walka. Pucz. Tak, ja zdobyłem jednego sojusznika, ale Eusebiusz zaraz zabrał mi tego, z którym walczyłem. Więc może teraz my zabierzemy mu. Sprawdźmy. Tak, tak właśnie zrobimy. Wykorzystamy tę kartę przeciwko nowo położonej. Dabi, 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 dum, 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 dum. 86, 82 i 84. Akurat 84 jest moja. Czyli jakąkolwiek chciałbym kartę tu położyć, to powinna mieć wartość większą niż 86 lub 82. Sprawdźmy, czy taką kartę mam. Niestety, takiej karty nie mam. Wyłożę taką, żeby miała bok, którym przykładam jak najmocniejszy. I to będzie ta karta. Zobaczymy, czy Eusebiusz da radę. Eusebiusz dał radę. Zabierz tą radę. No dobrze, czyli znowu wygrałeś, policzmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie musimy grać trzeci raz, bo wiemy, że Eusebiusz wygrał. Gratuluję wygranej. Tak. Gratuluję przegranej. Dziękuję, znaczy nie dziękuję. No i teraz tata niestety. Zje cytrynę. A teraz tata je cytrynę. Tak. Jest cytryna, plasterek, bez pestek. Bez pestek. No i teraz muszę ją niestety hapsnąć. Ostatnio cytrynę jadłem, nie pamiętam kiedy, bardzo dawno temu, także nie pamiętam jak to jest, ale zaraz sobie przypomnę bardzo szybko. Uwaga! Pestka była. Nieźle, naprawdę jest okej. Okay. To był taki cieńszy plasterek. Trochę jak sok pomarańczowy, taki mocniejszy. Kończymy nasz program. I jeszcze obserwujcie nasz kanał, czyli wciśnijcie czerwony guzik. I komentujcie.